Jesteśmy na miejscu, dojechaliśmy do Trąbek Wielkich. Jest dzisiaj wtorek, jest godzina 23, zaczynamy robić ciasto. Będziemy się szkolić, właściciele tutaj naprawdę bardzo pozytywnie nastawieni na zmiany. Tak jak wujo zapowiedział, jest dobrze, mówił, że jest ok, ale to jest nadal taka pizza typowo polska robiona. Te stare sady i już czują, że tak jak mówiliśmy, tak, że już troszeczkę trzeba iść z duchem czasu. Dokładnie. Chcecie tej zmiany, chcecie czegoś nowego, czegoś bardziej włoskiego. Tak. Po to będziemy działać. Także co, zaczynamy drugą rewolucję pizzową wujka Paulo. Tym razem tutaj bliżej okolicy Trójmiasta, Trąbki Wielkie, zapraszam. Po co się zgłosiliście? Gdzie jest problem waszego lokalu i co generalnie chcecie zmienić? Czego oczekujecie w ogóle? Znaczy się tak, jesteśmy w sumie 4 grudnia dokładnie, minęło 3 lata, jak jesteśmy tutaj w miejscowości Trąbki Wielkie. Nie jest źle, nie jest źle, ale tak jak wujek to ja wychodzę. Nie chodzi o to. Chodzi o to, że... Nie jest źle, ale tak jak wujo wcześniej wspomniał, działamy typowo na takiej polskiej pizzy, mimo że używamy mąki do wyrobu pizzy włoskiej, no jeszcze daleko jest do tej włoskiej. Używamy w sumie polskich produktów od polskich producentów, a nie ukrywamy, że współpraca tutaj z wujem też ma zaowocować tym, że będziemy używać typowo włoskich produktów. Chcemy wejść w włoskie produkty lepszej jakości, bo bardzo na tym nam zależy. Chcemy, żeby goście do nas przyjeżdżali i właśnie odnajdywali inne smaki, żeby właśnie do nas specjalnie przyjeżdżali, bo tu jest coś innego, tu jest coś wyjątkowego. Czyli co, będzie fajnie, będzie smacznie. Za chwileczkę pokażę wam przebitkę tego, czego nie było w poprzednim odcinku, a co będzie w tym, czyli jak wygląda obecnie pizza. Dzisiaj jej chyba już nie zrobimy, bo jest trochę za późno, ale jutro podczas rewolucji. Macie jeszcze kuleczki, ciasto? Oczywiście, tak. Jutro, drodzy widzowie, pokażemy wam najbardziej wypieszczoną, fajną pizzę, jaka była do tej pory, a potem na końcu odcinka pokażemy sobie pizzę wuja. Super. Porównamy, co będzie lepsze, co się bardziej przyjmie. Myślę, że będzie co porównywać. Jak ruch, ile pizzy sprzedajecie, jak to wygląda. W poprzednim odcinku, tam gdzie byłem, tam trzeba było ekspresowo ratować sytuację, bo tam była naprawdę bardzo źle. To było kilka pizz dziennie dosłownie się sprzedawało. Teraz nie ukrywam, że jest bardzo dobrze. Niedługo odcinek z Recha, z pizzowych rewolucji, z powrotu wujka Paulo z kontroli, także obserwujcie, patrzcie, bo naprawdę będzie fajnie. Znaczy się, no jak to wyglądało u nas, jak to wygląda. W tej chwili, tak jak powiedziałam, nie jest źle, ale czegoś brakuje tym pizzom. Brakuje im tego charakteru. Chcemy zmienić je głównie właśnie ze względu na to, że one są zupełnie inne niż pizzy wujka Paulo. Naoglądaliśmy się, napodziwialiśmy, no i robi wrażenie. Tak pi razy drzwi sprzedajecie dziennie, żeśmy wiedzieli z czego startować. Jak sprzedaję 400, to ja tu nie pomogę, żeby było 600. Znaczy się nie, no w tygodniu jest na pewno dużo słabiej. Weekendy są lepsze, ale tak jak widać, nie jesteśmy tylko pizzerią, również mamy obiady. No i teraz chcielibyśmy, żeby właśnie goście do nas też może właśnie bardziej przyjeżdżali, że właśnie ta pizza tu jest o wyjątkowo, żeby nie sugerowali się tylko obiadkiem, ale żeby każdy znalazł coś dla siebie, ale ta pizza ma przyciągać głównie też właśnie, że ona jest inna. No sami się przekonacie jutro. A tymczasem co? Idziemy zrobić wujowe ciasto, ciasto będzie sobie całą noc rosło i jutro spotykamy się, robimy już klasyczne szkolenie, czyli wypiekamy, sprawdzamy cały sprzęt, wszystko, tak. Produkty, układamy menu. No i też nie mogę się doczekać, żeby wuj Paulo posmakował naszej pizzy. Właśnie. to będzie ciekawe. Takie już ostatnie, że tak powiem, miłe zakończenie tej pięknej historii, która trwała chwilę. Teraz będzie rewolucja, będzie już tak. Po wujowemu. Tak. Także myślę, że będzie bardzo dobrze. Ja tu widzę pozytywną energię, chęci do zmiany. Dlatego się zdecydowaliśmy podjąć tą rewolucję. Państwo chcą zacząć jakby nowe życie z nową pizzą, iść do przodu. Tak. Wujo takich ludzi bardzo lubi, bardzo szanuje, także jedziemy. Zdyszki jest do połowy zasypane, tak? Tak, i potem dosypujemy jeszcze inny. 10 kg mąki robicie? Tak. Jeszcze dosypujecie? Tak, tak. A ile dosypujecie? Do 3 kg maksymalnie. Zróbmy sobie teraz przepis na razie tak optymalnie, żebyśmy też za dużo nie zrobili, bo nie przejemy tyle, ja już więcej nie mogę jeść. Robimy sobie 6 litrów wody, z tego nam idzie około 60 kuleczek. Na jutro plus będziemy mieli ciasto, które ja jeszcze przywiozę, tak. Dwudniowe. Okay. Razem tam na jutro setkę będziemy mieli. Dobra? Zaczynamy 6 litrów chłodnej wody. Okej. Okay. Kolego, jeszcze my z tego pizzy jesteśmy w stanie zrobić. Ciągnąłem. Ja ci powiem, u nas wuja z tego 4000 pizz takiej ilości drożdży. Także tutaj, to tutaj konkluzja.
kruszek bierzemy mały i to wszystko. Wagę wujo przywiózł ze sobą, zawsze ma pod ręką w kieszeni. Chłodna woda, nie ciepła. Robiąc ciasto, potem wsypiemy mąkę, wszystko. Mamy też mąkę, która ma temperaturę w miarę otoczenia, w jakim się znajdujemy. Dajemy chłodną wodę i podczas kręcenia będzie tarcie się wytwarzało gdzieś, nie? I to tarcie powoduje ten właśnie ten wzrost też temperatury tego ciasta. Ten czas przewidziany kręcenia, mieszania cały, sprawia, że ciasto finalnie będzie miało w okolicy jak 21, 22, 3 stopni maksymalnie. A jakbyśmy dali wodę ciepłą, ciepłą mąkę z otoczenia, plus dodamy tarcie, długie kręcenie już może nam spowodować to, że ciasto będzie zbyt ciepłe. A jak będzie zbyt ciepłe, będzie gluten już taki troszeczkę przerobiony, zły, można powiedzieć zrujnowany, zniszczony. I nieraz takie ciasto przerobione widziałem i też robiłem, to z tego pizza wychodzi fatalna. Jedno, że się rwie, drugie, że brzydko się piecze w piecu. Fatalnie. Lepiej od razu wziąć to, wyrzucić i robić kolejne, jeżeli tak się zdarzyło. Teraz wsypujemy sobie sól, dobra? Sól już będziemy ważyć. Możesz tą wagę dać swoją. Damy włoską, morską sól. Możesz dać taką miseczkę, gdzie już będziemy mąkę też wsypywali. Masz jakąś większą. Powiedz co, jak robiliście do tej pory? Inaczej troszkę? Tak, najpierw robiliśmy roszczyn, który sobie odczekał godzinkę. O. Tam właśnie była woda, drożdże, cukier i cukier. Cukier też? Tak. To jest przepis, który ja stosuję u siebie w lokalu. Okay. Jest bardzo powtarzalny, bardzo się sprawdza. Widzieliście ciasto dzisiaj fajne, przyjemne tak. Było do pracy. To sobie wrzucamy, pierwszą część 3600. Od razu puszczamy maszynę, za mniej więcej 5 minut dajemy drożdże, pozostałą część mąki i jedziemy. Zaraz pokażę, jak to wygląda. Mamy sobie gram, 1 gram drożdży. Niech to się rozmiesza, wtedy dodajemy drożdże i dodajemy już drugą część mąki od razu trzecią. Mieszamy wtedy do spójnego, wyrobionego ciasta. Dodajemy oliwę, wymieszamy, oliwa się wchłonie. Zatrzymujemy na chwilę, przykrywamy. Ciasto odpoczęło, wtedy zamieszamy potem sobie drugi raz. Okay. Fajne, lepsze. Ja chyba wiem, w jakiej sytuacji jest ten lokal. Jest dobrze, wystarcza na opłaty, wystarcza na rachunki i jakoś się to po prostu kręci, ale nie ma tego czegoś, nie ma tego takiego, tej takiej eksplozji, tego takiego cash flow dużego, tego wszystkiego. Ja też miałem taką sytuację kiedyś, wiem, z czym to się, wiem, jak to wygląda, mielenie tego wszystkiego. I to można tłumaczyć sobie, okej, dopiero wystartowaliśmy pierwszy miesiąc, pierwsze pół roku, pierwszy rok, no dobra, drugi rok. Ja też tak miałem, wiem, jak to wygląda. Jeden raz uczestniczyłem w jakimś otwarciu lokali. W końcu przychodzi do mnie, robimy dobra, kurczę, no chcemy już coś w końcu zarobić, już nie chcemy tylko, żeby tu opłacić, tu zapłacić, tu przegonić, to trzeba coś zarobić. No i po to tu jesteśmy, po to dzisiaj tu robimy, żeby tak było. No i też robimy to głównie dlatego, żeby nasi goście, którzy nas odwiedzają, nie musieli jeździć specjalnie do Trójmiasta, tylko żeby mogli naprawdę dobrą pizzę zjeść w Trąbkach. Będzie dobrze. Jeszcze raz, czy ile ciasto się kręciło? Godzinę? No. Czasami? Oj nie, to kończymy z tym 20 no, tak, minut widzenia. Cały proces, wszystko 25 no. I do widzenia, mamy wszystko pięknie przerobione. Już mi się podoba. Maszyna jest czyściutka, ciasto jest spójne, jednolite. Wyciągasz i w zasadzie nawet nie musisz myć maszyny. Mhm. Potem sobie przeczesz następnego dnia, tylko troszeczkę i już lecisz dalej. Tam nie ma co myć, co szorować, nic się nie klei. Tutaj tylko jak robimy mniejszą ilość ciasta, czyli 6 litrów, ważne jest to, co ja robię w międzyczasie, jednak takie lekkie przekładanie tego pomagać ciasta. Pomagać mu troszeczkę. Tak jest. Pięknie, to jest idealne słowo, pomagać maszynie, żeby ona fajnie tutaj łapała, zagniatała odpowiednio, przyspieszy to proces i w ogóle. Jak będziemy robić coś więcej, czyli na przykład 100 kulek na jeden raz można, to nie będzie trzeba jej pomagać. To nas złapie, bardzo dobra maszyna to jest, bardzo ładnie miesza ciasto, naprawdę, podoba mi się. No to się cieszę. Porządny sprzęt, porządna firma, będzie dobrze. Staramy się. Ja już tu widzę uśmiechy, widzę po oczach, po twarzach, fajne, dobre podejście, że to co tutaj pokażę, wszystko tak będzie to odtwarzane. Mówię, bo jest to dziś sprawdzony model, sprawdzona droga, wielokrotnie w różnych lokalach, restauracjach, też jako pracownik, że go szkoliłem później. Jeżeli będzie się to wszystko odtwarzać i robić, to na pewno nie będzie gorzej, a może być lepiej. Liczymy na to, że będzie jeszcze lepiej. No i teraz taka bardzo jedna ważna uwaga, chociaż wy już wiecie, prowadzicie trochę lokal, jeżeli coś pomieszacie z proporcjami, wyrzuć to ciasto. Tak. Jak widzisz, że ono nie jest takie, też je wyrzuć. Tak. Zadzwoń do mnie, powiedz co jest nie tak, ja ci pomogę, zrobimy to jeszcze raz wspólnie, nie wiem, zapomnisz czegoś dodać, drożdży, soli, tak. Zadzwoń szybko, albo ratujemy, albo wyrzucasz, robimy nowe, nie? Żeby każdy klient zawsze dostawał no, idealną, fajną właśnie. Pizzę. To jest najważniejsze. No dlatego też staramy się właśnie przestrzegać, żeby to zawsze było według receptury, no zresztą nawet już nie tylko o pizzę chodzi, ale wszystko, robimy według jakichś receptur i staramy się, żeby zawsze było takie samo. Tak jak mówiłem, pomoglibyśmy nawet do jednego, myślę, to zmieścić, ale podzielimy sobie na dwa, będziemy mieli trochę spokojniej, wygodniej. Stawiamy to do jutra. I co, tak już takie plastelinowe koniec, nie? Tak. Nie wiem, nie macam. Ja sam muszę pomacać. Do jutra. I co, co? Będziemy robili
czyli tak do tej pory robiliśmy, co? Że te woreczki. Tak? No, te, no ja mówię o tych. A to będzie potrzebne? To później. To na później wszystko jest potrzebne. To może można gdzieś tam postawić. Tak, albo pod ręką. Nie będzie to przeszkadzać, co? Jak będzie tak. Śmiało, wszystko bardzo dobrze, normalnie. Okej. Okay. To zakulujemy sobie ciasto na początku. Okay. Woreczki i tutaj wziąłem tak mówię, jeszcze dwie kuwetki, to jest sobie można je tak poukładać, wtedy dobra. Będzie. Teraz tak, waga i leci to na wagę? No, my tam ważymy właśnie tak. I teraz tak, to ciasto normalnie zawsze bierzemy, przerzucamy je tak naturalnie. O, to sobie wyszło, po to wcześniej żeśmy trochę natłuszczali, żeby teraz nie wyciągać go, nie rwać, nie zagniatać, nie robić, broń Boże, żadnej kuli z tego, to szkoda tylko. Naturalnie sobie ma, o, wyskoczyć, tak, całkowicie. Dobra, czy... Było tu troszkę zimno chyba trochę w nocy, nie jest? No, chyba tak. Powiem ci tak teraz, to nie jest tak, że jak ono teraz nam bardzo nie wyrosło, to że jest jakiś problem. Potrzebuje więcej czasu, było chłodniej w nocy, a trochę tego nie zdążyłem, bo wczoraj było bardzo ciepło tutaj, jak piec chodziło wszystko. Tak. Było ciepło, ja myślałem, że tak zostaje na noc, jakiś grzejnik czy coś. No. Nie ma po prostu, trzeba będzie lekko cieplejsze miejsce zostawiać, bo teraz ono będzie dłużej, więcej czasu potrzebowało, żeby wyrosnąć, żeby te kuleczki były gotowe przy takiej małej ilości drożdży. Dajemy mało, żeby było smacznie, ale docelowo zobacz tam, jak to wygląda. A wiesz ile tu daliśmy? Na 3 kg ciasta dajemy tu 0,5 g drożdży. I takie ciasto, kulowane rano o 11, które kulujemy, do takiej formy ono doszło dopiero o godzinie 20. Przy tej ilości drożdży i przy temperaturze. Ale po co to robimy? Robimy to po to, żeby mieć efekt fajnie dojrzałego, smacznego ciasta, które nie jest jakoś przyspieszane, tylko rośnie sobie powoli. My zawsze jak startujemy, my mamy ciasto przygotowane generalnie już w lodówce. Dzisiaj na cały dzień ciasto, które kulowałem wczoraj rano. To ciasto, jakbym kulował u siebie w lokalu, ono jest dopiero na jutro, generalnie. Czasami, jeżeli coś potrzeba nam zbraknie, to użyjemy z tego, nie wiem, tam 20, 30, 40 kuleczek, a dopiero pod wieczór. Ale nigdy nie ma sytuacji takiej, że otwieramy rano lokal, kulujemy i za chwilę robimy z tego pizzę. Nie. Jeżeli tak, się, tak, jeżeli tak się zdaje, że ktoś się wyprzedamy, czy coś tam zabraknie, trzeba dać więcej drożdży. Ono dojdzie, ono będzie okej tam na 14, nie? To. Tylko nie przy takiej małej ilości drożdży. Ale warto, no efekt smakowy, wszystko jest warto, żeby w ten sposób sobie pracować i robić tak, żeby to ciasto było już generalnie pod to jutro. Czyli dzisiaj robimy kuleczki, odstawiamy gdzieś, wieczorem 20, chowamy do lodówki, ono jest na jutro. Waga, kroimy, tak. Między 280 a 300. Bierzemy w miarę bardzo delikatnie. A, okej. Okay. I już zobacz, ta kuleczka dobra. Wygląda w miarę fajnie, nie jest taka jak ten. Rozumiem, dobra. A jak tam muszę, ukroimy sobie za mało tego ciasta, bierzesz i dokładasz nie na górę, to tylko pod bok. Dlaczego? Aha, zobacz okay. Teraz, bierzesz ciasto, to jest już twoja góra gładziutka. Jak sobie zagniatasz rękami w ten sposób. Czyli żeby jak najmniej jąknieć. Tak, ta cała struktura, wszystko, no rzeczywiście jest trochę chłodnawe nawet takie. Czy na blacie, czy tu sobie, o, robisz elegancko. Pięknie, o to chodzi. Tylko jeszcze bardziej, dziubek ja zrobić, wiem. Zamknąć, o, pewnie. Tutaj, dobra, kuleczkę i będzie fajnie. No i co, my dajemy normalnie, klasycznie do takich kuwetek tutaj 12 kulek. Odstawiamy sobie to, ale wy tego nie macie, tego systemu jeszcze, więc do tych woreczków foliowych jedno przy drugim troszeczkę podrośnie, schłodzimy, do lodu wydamy. I teraz tak, ważne z tym ciastem jest to, jak najszybciej bierzemy, chowamy od razu gdzieś do woreczku, czy tutaj zamykamy. Ciasto nie lubi w ciągu tykać, to wiecie, nie? Wyseknie, już tak będzie niedobrze. O, robopelki się robią. 85 też jest ok? Może być, pewnie. To znaczy, że co, od ciepłych rąk rosną? Nie, nie. Czy to znaczy, że wychodzą? Ciasto ma powietrze w środku w sobie. Tu już dzisiaj te dzieci, jak zostawiamy to tłoczem między kulkami? Troszkę tak, no. To będzie ciasto, no i taka pizza, taka klasyczna, chrupiąca. Nie rozumiemy to jakieś gadać, napolitany czy inne. Mówimy wam dobrą, klasyczną, chrupiącą pizzę. Bardzo zbliżoną do tego, co państwo tutaj przywieźli. Położę sobie to też spróbuj. Nie wiedział później, jak to się robi. Bardzo ładnie robicie. Bujo ma bardzo ułatwione zadanie. Doświadczona ekipa, wiedzą jak kulować. Takie rewolucje to przyjemność. Pan robi pizzę, tak? A ja umielam. Pani? Tak. Czyli wy jesteście odpowiedzialni za pizzę? Tak. Jak się nastawiacie na te zmiany, na to wszystko? Ja jestem ciekawa, bo, nie, bo ja 10 lat robiłam zwykłą, więc... Naprawdę, jak się nauczycie robić tego, będziecie dumni, będziecie fajnie sobie po prostu robić coś, co jest naprawdę, no takie, można powiedzieć, topowe na rynku, taka już dobra, włoska, fajna pizza z dojrzałego ciasta na dobrych produktach. To jest czysta przyjemność. To jak widzieli wczoraj państwo, to zwrócicie sobie też, w ogóle samo rozkręcanie tego ciasta, to wszystko to jest takie banalne, takie proste, takie szybkie, wygodne, czy nic nie męczymy, a czy fajnie, macie wałkownicę. Ja zresztą kręcę, spokojnie, no, się nie będzie. Ale co, ono się nie nadaje na wałkownicę? No to nie, zobaczycie, szkoda tego ciasta dać tam wałkownicę, czyli dlaczego? Są dwa, trzy, cztery ruchy, pizza są skręcone. No nie mogę jeszcze wyczaić. Luźnie je zrobimy, bo one sobie będą potem jeszcze podrastały. Bo myślę, że już damy zaraz drugą.
W ogóle takie metody i takie rzeczy są bardzo często krytykowane gdzieś na grupach, gdzieś na forach i tak dalej. Ja też, Państwo byli u mnie w lokalu, widzieli, jak to można lepiej przechowywać, jak to wygląda. Ale jak nie ma szafy godzin zmian, to nie jest tak, że nie będziemy się obrażać, robić rewolucji. Jedziemy tak jak jest, tak jak ten, dostosujemy się do warunków. Bardzo fajnie mi się z Wami działa, bo Wy już macie jakąś wprawę, jakieś, widzę, ogólnie doświadczenie w pizzy. Teraz tylko trzeba będzie jedną rzecz zrobić. Te schematy tej pracy z tym ciastem, z tym wszystkim tutaj zaprogramować Wam. Najważniejsza jedna rzecz. Nie wolno pracować na niewyrośniętym, niewygarowanym ciesie. To jest podstawa, dobra? Czasami lepiej nawet odmówić pizzy, powiedzieć sorry, nie ma, wróćcie za 2-3 godziny albo jasne, jutro, ale nie dawać nic. No, rozumiem. Bo tu można już zahaczyć w płatkę. To nie jest tak, że na wujo się czepi, ale to jest trochę ważne. Pięknie zasidalnie od dołu, fajnie zakończona, góra gładziutka. Tak jak trzeba, super. Tak jak zawsze pokazuję, zagniatamy ciasto, że i tutaj mamy gładziutkie. Fajne i tego nie zostawiamy w ten sposób, tylko domykamy jeszcze. Tak, jeżeli chcemy potem w przypadku tej pizzy, która na szamocie, uniknąć prześwitów przy rozkręcaniu, żeby nie było prześwitu, żeby się dziura nie zrobiła, wygodnie się pracuje. Bo tu padły ważne słowa, co zrobimy zanim wyjedziemy? Nie wypuszczę Was, jak nie posmakujecie mimo wszystko naszej pizzy. Wiesz co, to może być naprawdę najtrudniejsza rewolucja w historii wuja. Słyszałem, że macie bardzo dobrą, ciekawą pizzę, ogólnie z fajną historią. Tak, tak. Fajną historię. Fajne ciasto, dobrze wyrośnięte zawsze, napompowane. Nawet poczekaj, bardzo. Poczekaj. No to co, ciasto mamy zakulowane, zrobione, zaraz sobie zobaczymy, tak jak zawsze klasycznie, jak kroić te produkty, jak to przygotowywać. Mamy wstępnie pokronę, zostaje nam mozzarella, zrobienie sosu pomidorowego. No i co, zaczynamy, będziemy pieki pierwsze pizzy, musimy poznać ten piec, jaki mamy. Zobaczycie w ogóle, jak to rozkręcać ciasto bez używania wałkownicy, jak je wypiekać na szamocie. Zaczynamy robotę. Na 100 pizz używasz 12 kg. 100-120 g sera na pizzę. Jak to po prostu my, kroisz sobie jakieś plasty, powiedzmy sobie, to nie musi być aż takie równe. Coś mniej więcej takiego, dobra? Potem bierzemy po 2, po 3 i tu. Takie kawałeczki mozzarelli dajemy na pizzę. Dlaczego? Dlatego, że ona ma się rozlać, roztopić, ale nie być przepalonym serem. Ona ma się ciągnąć potem na pizzę, być ładna. Takie spokojnie właśnie, o. Czasami dawaliśmy jeszcze tak, jeżeli szybciej troszeczkę pieczemy, to jeszcze takie. A nasze nie takie coś dawają na pizzę. Gluty będą takie nadtopione, zagrzane tylko gluty i to tak się, to jest niedobre. Strasznie tak tego nie lubię, ale robią tak niektórzy. No niestety jest to takie już dodatkowe zajęcie gdzieś, utrudnienie trochę życia niż było wcześniej, ale no musi być to w ten sposób robione. Sami zaraz zobaczycie dlaczego. Takie kawałeczki są troszeczkę za grube do takiej pizzy. One się lekko nadtopią, tak, pytki za grube. Bardziej potrzebujemy coś, o w ten deseń. Troszeczkę źle pocięte. Ale to sobie już zrobimy na samej pizzy, wiesz, to nie ma problemu, już tu nie ma co dokrajać. Wierzę, że rozdrobnimy brączkę, ale jest mięciutka. Jasne. I będzie liga. Mozzarella musi być roztopiona na pizzy, ale z kolei też nie wlana. Jak się rozleje, jak taka zupa wejdzie w soszysko, też nie będzie dobrze. Ja nie będę zadowolony. Czyli mozzarella i gouda w takiej formie, drobniutki. A ile czasu piecze się Wasza pizza w piecu? 5-6 minut. I nie przypala Wam się ten ser? Nie ma takiej skorupy brązowej? Czasami. Zależy, jak jest za długo. Tak. Jak jest za długo, wtedy tak. Jak ktoś chce bardziej wypieczoną właśnie, no to wtedy ten ser się przypala, ale to też nie jest taki efekt, żeby była skorupa, okay, wiesz. Dobra. Sos pomidorowy, tak. Bierzemy jedną puszkę. Bardzo prosty przepis. Przepis na taki sosik pomidorowy jest bardzo prosty. Jedna porządna łyżka soli, oliwa. Blendujemy tylko to, albo drobnym blenderem, nie takim mocnym, żeby tylko rozbić troszeczkę pomidory, a potem kończymy też ręką. Jakaś rękawiczka czy coś, dogniatamy te pozostałe jeszcze gniazda. Te pomidory, wszystko wyciskamy, żeby sos pomidorowy był taką pulpą, taki miąższowaty. Mięściutkie pomidorki, teraz o co chodzi? Jeżeli masz takie pomidory pelati, naprawdę wystarczy podkreślić tylko ich smak troszeczkę, dodać tam kapkę oliwy i soli. I nic więcej tu nie trzeba, rozdrobniony, dobry, słodki pomidorek. Fajne na pizzy, dlatego te pizzy też u nas inaczej są. Tu nie ma pieprzu, nie ma oregano, trzosku, takich rzeczy, w ogóle nie, szkoda by było tego dawać. No na oko zawsze, na spokojnie, o. Coś takiego, nie ma problemu. Chodzi o to, żeby też sos pomidorowy potem, jak już będziesz dawać na pizzę, on będzie bardziej soczysty, nie będzie taka ta oliwa, nie będzie wysychał, nie będzie suchy. No, też troszkę soli. To wszystko. I teraz blendujemy to. A tu macie podłączone ładnie, tak fajnie. Bo ten duży, to jest za duży blender. Tak. Tak. I zobacz, tylko rozgniatamy, o, spokojnie, powoli. No jak już będzie o 3-4 puszki, to jest łatwiej, więcej tego, bo tutaj tak w zasadzie to lekko się tylko, żeby nie trzymać tak to, żeby bzzz, bo wtedy i pestki się rozgniotą bardzo i on będzie taki bardzo wodnisty i potem na pizzy to się też leje wszystko. Parę ruchów i okej. Okay. I wyciskamy to, dobra, na taki, o. Wyhaczamy, o, to
Już o takie kawałeczki jak zostaną jest ok. Macie takie, macie już takie ciasto jak tu na przykład w tym wypadku, jakbyście sobie robili, to bardzo ważne jest, że ta kuleczka musi trafić w takiej samej formie do mąki jak jest tutaj. Ona nie może być pozawijana, pozakręcana. Zaraz sobie zobaczymy dlaczego. I teraz tak, one są fajnie takie właśnie wrośnięte. Rozdzielamy tutaj, wyciągamy tak, wchodzimy. O, powiem, dobra, tak, tak, o, widzisz? Żeby też nie zawinąć jej tak pod spód. Tak, bierzesz i naciskasz po prostu na ciasto do pizzy. Tylko i wyłącznie, na razie. Na razie nie kręcimy, tylko naciskamy. Wracamy i to samo. I teraz zobacz, jak już się mieszczą dwie ręce na cieście, prawa ręka. Z godziny 12 na 3, tylko jeszcze tak dociągająco, wyciągająco. Lewa na razie trzyma, to, patrz, tutaj naciągnęliśmy, lewa na razie stoi i lewa idzie w lewym kierunku, prawa w prawo. Pizza będzie się powiększać. 2-3 ruchy jest gotowe. Zróbmy sobie na razie prostą pizzę, salami pikantne, mozzarella, sos pomidorowy. Jeżeli chodzi o walory smakowe, to naprawdę no warto się troszeczkę natrudzić i mieć coś naprawdę, uważam, takiego wybitnego, smacznego. Na tym nam zależy. No i bierzemy tą łopatę. Mamy tutaj, o, nasuwa się elegancko. Łopata jest w dobrym stanie, więc nie ma problemów. O, taką. I zrzucamy sobie. No, wybierasz to miejsce, gdzie ma leżeć. Jeden ruch. To jest taki ruch, taki, takie szarpnięcie, tak do przodu, do tyłu. Tym szarpnięciem do przodu nadajesz pizzy pędu, tak, żeby ona szła w stronę i wyciągasz łopatę jednocześnie. Bo jeżeli byśmy zrobili tak, że leży nam tu pizza i chcemy tylko szarpnąć do tyłu, no to ta pizza się rozciągnie, będzie jajo, będzie to nie zawsze, ale najczęściej. Dlatego ten 1 mm do przodu i od razu cofamy. Fum! Takie, nie? I zaraz możesz się nakładać na taką łopatę. Nie jest ona zła, da się na tym pracować. Jest troszkę trudniej niż w przypadku jak jest ta perforacja, no ale można na tym jechać, ja bym na tym pracował. Do tej, czyli co, zrzucamy z blaszki, podpiekamy jeszcze. Chyba, żeby trochę dół dożył, nie? Żeby dół złapał. Mhm. Okej. Jak to wygląda? No tak, taka klasyczna pizza polski z lat 90. No powiem szczerze, era czegoś takiego minęła. Z tym się trzeba pogodzić. To nie jest tak, że zacznie nam wzrastać ruch. Nawet, ja nie mówię, że to jest niedobre. To może być nawet smaczne. Tak. Ale generalnie ludzie nie chcą już na ogół czegoś takiego. Jeśli chcą włoską. Dlatego wujo Paolo jest u nas. Cieszę się, że tak fajnie się zdecydowaliście. Wiesz, ja nawet nie musiałem was nauczyć. Ja nikogo nie namawiam nigdy na rewolucję, bo to nie jestem od tego, żeby namawiać. Tak. Każdy, kto się zgłosi, widzę dobre chęci, to jedziemy, robimy. Zobaczyć, jak piec pracuje i dostosować warunki i temperaturę do tego. Tu z jednej strony ładnie nas złapała, ta co była od strony środka, ale tu jeszcze lekkiego dopieczenia wymaga to, co było skierowane względem brzegu. To dopieczemy. To jest pierwsza pizza testowa, tu się nie ma czym jeszcze aż tak bardzo sugerować. Trzecia, czwarta, piąta. Już będziemy dążyli do tego, jak docelowo będziemy wypiekali ją. Tu jeszcze, już widzę pewien drobny mankament, ona troszeczkę zbyt długo jest w piecu, przez to ta mozzarella za bardzo nam się zrobiła. Bardzo wytopiła, ale nie jest zła, jest do zjedzenia oczywiście. Bardzo kupiące ciasto, ale temperatura początkowa była kapkę za niska. Chociaż, a może coś takiego będziecie chcieli, to nie jest też wykluczone. Ja bardzo lubię taką pizzę, taką jak tutaj, pieczoną spokojnie, w niskiej temperaturze, taką, że tak powiem, troszeczkę wysuszoną. Tylko przy, na przykład, no dobra, w tygodniu no, mamy spokojnie, ale no, przy weekendowym ruchu nie, takie czekanie, temperaturę. Wiesz, chociaż to jest, powiem ci, czas pieczenia jest podobny, co ty tutaj był, tak? Czy dłuższy, wam się wydaje. Nie, podobny, teraz podobny, no. Ja zawsze myślałam, że właśnie blaszka ogranicza, wydłuża ten czas, już go ten proces. Podkręciliśmy już piec i brzegi poszły tutaj. Masz taki, no się o to chodzi, w tym tego balonika takiego charakterystycznego, mięciutki, na cichutujący pizza, bardzo sztywna, aż bierzesz sobie kawałek, wszystko stoi, nic nie spływa. No zaraz spróbujecie, pozobaczymy wasze reakcje, właśnie jak wam to w ogóle się podoba. Da, bo to się poparzyć można. Wtedy już tak nie wiem. Ogólnie wiem, nie kroi się tak, no ale to taka, bierzemy pod uwagę, że jest test. Będzie dużo pizzy, każdy się daje. Ta oliwa z sosu. Aha. Wędlinka puściła też troszeczkę tego. To jest jak najbardziej bardzo pożądane. Powiem, że czuć ostrość. No, to jest to salami, robi robotę jak nic. Ale już test wyszedł nam super. A jak uważacie, jak czujecie? Czy z takim produktem tutaj skupiliście na rynek, będzie dobrze, co? Myślę, że się obroni. No, ja jestem przekonany. Zwłaszcza jakość, no i ciasto. Ciasto się obroni, bo jest naprawdę fajne, jest chrupiące i tak jak mówisz, podnosisz taka kawałek i on tak, nawet mimo, że to jest malutki kawałek, można powiedzieć wycięty, bo normalne, że większy lepiej się trzyma. Teraz jest bardzo jedna rzecz, którą wujo zawsze mówi i zawsze doradza. Taki nawet produkt z najlepszym mozzarellą, salami wszystkim, zawsze wymaga też dobrego marketingu. Więc trzeba mówić, że były zmiany, że mamy nowe, kwalić, pokazywać wszystko, każdą rzecz, opowiadać o sosie, o mozzarelli, o wędlinach.
każda jedna rzecz, żeby ludzie się dowiedzieli, że coś takiego macie. I tak jak wujo przed chwilą wszystko pokazywał, robimy w zasadzie bez, tak, też może tak, bez zmian. Tak jak kolega tu przed chwilą pięknie pizzę wykonał. O, to nie jest wcale... Dobra, jeżeli coś mogę zasugerować, wchodzimy śmiało pod to ciasto, o, to tak mocno. Uważając, żeby nie zawinąć tych ciasta. Do góry. Tak jak nam się, bardzo ważna uwaga, jak nam się tak jak tutaj zawinęło troszeczkę ciasto, czy bardziej, otwieramy, robimy tak jak naturalnie, jak było w kuwecie. I śmiało. Ja się cieszę, że w ogóle wy jesteście tacy pozytywni i miło na te zmiany reagujecie tutaj. To jest miło, fajnie, bo gdzieś czasami jak robiłem na przykład szkolenia wokali, tak nie zawsze tak jest. Czasami jest, wiesz, taki opór, że co ty zawsze pozytywnie tutaj zmieniasz. A tu? Siebie, do wszystkiego. No i to jest piękne. Tak można żyć. Pozytywni dzikusy. Dobra, jedna tylko uwaga, dobra, jeżeli mógłbym coś zasugerować, żeby potem nie było problemów. Nie, jakby rączki nie tu, tylko bardziej przy brzegach, dobra? Żeby to ciasto rozciągać i ono równomiernie się rozciągało, będziemy tu robili bliżej, to środek się zrobi cieniuteńki. Muszę zobaczyć. O, strzepujemy nadmiar mąki i odwracamy tak. Dobra, okej. Jeszcze ją sobie potem na łopacie zawsze, ona nie musi być idealnego rozmiaru. Zawsze pizzę możemy sobie potem na łopacie dociągnąć już do odpowiedniej formy. Jak przykład robimy 5-6, robimy sobie takie 28 i dopiero potem na łopacie naciągamy do odpowiedniego rozmiaru. Jedyne tylko kiedy pizzę przekładamy w inne miejsca na szalocie, to chyba wiesz. Coś takiego? Kiedy mieliśmy, może być, no. Kiedy mieliśmy duży ruch, robiliśmy dużo pizz pod rząd i ten kamień nie zdąży tego ciepła odzyskać. I wtedy pizzę przesuwasz na prawo, ale to już tylko, żeby dopiec sam dół, jak góra praktycznie jest gotowa. Wtedy, żeby nie wydawać bladych, nie? Od dołu. Także ty bardzo dobrze kontrolujesz pizzę od dołu, mi to się bardzo podoba. Tutaj generalnie śmiało, dobra, z mozzarellą potem gdzie będzie mniejsza można. Wsuszycamy szybko, właśnie dynamicznie, zawsze, o i gotowe. Teraz tak. Ty ją robiłeś, to by pokrył ją też, nie? Żeby to było twoja zasługa od początku do końca. Dacie taką pieczarkę, też jest jak najbardziej ok, słuchaj. Nie ma problemu. Pięknie. Brawo. I nie musisz rozciągać. Potem właśnie kładziemy pizzę i dociągamy po prostu z dwóch stron po brzegach. Klasa, jest idealnie, śmiało do pieca. I teraz tak jak pan miał pizzę z lewej strony, to wydamy na prawo. Na świeży, gorący kamień. Dobra? Nic się nie stało. Podniesiemy, wyciągniemy. Nic się nie stało, jest ok. Samy z powrotem, zaraz to uratujemy. Piecyk zamykamy, dobra? O. Ja za mocny ruch wzięłam do tyłu. To trzeba najpierw na suchotu. Do przodu, do tyłu. Dobra? Najpierw do przodu musi być pierwszy ruch. Najpierw sobie tylko musimy tak, wjechać do pieca, głębiej tam trochę, jeszcze. I do przodu, do tyłu. Do przodu? Tak. O, no, no teraz to w ogóle zeskoczyła. A co, próbujemy drugiej pizzy. Jak to wygląda? Włoski boczek pancetta, troszeczkę cebulki. Oczywiście pizze to nie jest jeszcze tak, jak będą na menu. Składników też mogą, tutaj potrzeba być bardziej, co bardziej obficie będziemy obkładać. Ale to są takie na razie szkoleniowe, próbujemy. No co, ja myślę, że możemy zacząć już robić masową produkcję pizzę za pizzą. Wrzucajcie co chcecie z tego asortymentu. Najważniejsze jest samo rozkręcenie i wypieczenie. A co nie mamy, to druga kwestia. I zaczynamy częstować. Jak wszystko wiecie, ja idę na piwo. Ja idę z tobą. Tu jak sobie rozciągasz na blacie, możesz część pizzy trzymać w powietrzu, prawda? I tak grawitacyjnie ona ci tam będzie właśnie tak się rozciągała ekstra. No i super, to mnie i brało. No i co, fajnie idzie, co? Nie jest tak ciężko. I co, odstawimy wałkownicę? Raczej tak. Tak? No i to jest wiele szybszy sposób. Cieńka pieczarki. Nie tak jak u wuja, bo pieczarki świeżutkie, ale taka pizza też jest. To ładnie pachnie. Krupiące ciasto, trąbki wielkie, Żanet Pizzeria, zobacz, takie cuda dzisiaj tutaj tworzymy. Pizzowe rewolucje wujka Paulo. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że zostałem tutaj zaproszony. Mogę odmienić kolejny lokal na lepsze. Myśliciele bardzo chcieli, żeby zacząć właśnie robić nową pizzę, skończyć z tym, co było do tej pory, tą polską. Nie mówią, że była zła, ja też nie mówię tego, że była zła, sobie osobę, musimy zobaczyć, spróbować jeszcze. Ale takie coś to jest naprawdę coś wyjątkowego i fajnego. Żeby ciasto to, o tak, żeby ręce. Okay. Nie tu? No nie wiem, ja wiedziałam i tak założyłam, no. Że jest odwrotnie.
to o co chodzi z tą włoską śmietaną? Dajemy tego dosyć sporo, tu nie może być mało, zwłaszcza, że ta pizza dłużej się piecze w piecu. Taka jedna śmietanka gdzieś więcej na 3-3,5 pizzy wystarcza. Okay. Jako baza. Tego musi być sporo, bo to się redukuje po tej wysokiej temperatury. Robi się gęsty sosik, taki fajny. No już jest taka gęsta, nie? Nie jest taka lejąca się. Po prostu ciasto nie przebiło, nie było sucha pizza. To jest pizza na samej śmietanie, nic sobie wtedy nie dajemy. Mamy jeszcze pizzę z tym śmietanowo-truflowym. To wtedy na jedną taką tą włoską śmietanę dajemy dwie łyżki z tego słoika, tych kremu o aromacie czarnej trufli. Dajemy mozzarella jak zawsze, szynka i kukurydza. Genialna pizza, naprawdę przepyszna. Drugą pizzą, którą też mamy u siebie w lokalu, to jest taka sama baza, tylko dajemy wtedy szynkę, pieczarki, cebulę i po upieczeniu jeszcze czarny pieprz. Też sobie zrobimy, macie młynek, jest pieprzem taki na świeżo, świeżo mielony, za każdym razem, to jest ważne. Bardzo, bardzo ładne, naprawdę. Fajna ta pizza. I to lecimy do pieca, tu jest wszystko. Okej. Jedyne co tylko jeszcze moja rada tu, bierzemy zawsze sobie po dwóch przekrążach i szerokie ruchy tu, śmiało, o, dwa ruchy czy na nie wystarczą. I tu zwracamy uwagę wtedy jak nacieramy pizzę na łopatę, żeby ciasto na przykład przy tym nie zwisało nam, bo wtedy jak wejdziemy do pieca, zdarzy się tak i wejdziemy, pociągniemy, całość nam się zawinie pod tym i już jest problem, nie? Także o, tu się kończy. Potem docelowo dla klienta tą pizzę na 6. Już się znacznie wygodniej je, jak jest na 6 pokrojona. Dobra, że nic nie spadało, nie zsuwało. Bo wykroiliście na 8? Tak, na 8. To potem lepiej tą pizzę na 6 ogólnie kroić. No dobra. Tak jest moja rada. Nawet na 4 też można. Teraz gorgonzoli nałożyliśmy. Trzeba w ogóle mocno się skupić na tym, żeby ona była też dobrze pokrojona. Tu masz pizzę 4 sery. Aleggio, gorgonzola, grana padano, mozzarella. Nic więcej tu nie trzeba. Bogactwo aromatu, smaku. W takiej mniej więcej formie, taka ilość. Jak będzie za dużo, to też będzie to troszeczkę pływać. Będzie za mało, pizza będzie sucha, tu trzeba sobie wybadać. Proszę bardzo, na łopatę do pieca, tu już jest wszystko gotowe. Pieczemy, klasyka, zajmujemy się zawsze ciastem, nie? Super, bardzo, bardzo dobrze, naprawdę. Ty kolego coś oszukiwałeś, ty wyglądasz na doświadczonego. Nie, nie. Pierwszy ruch mógł być trochę mocniejszy wtedy i by nie było problemu, nie? To co zrobić sobie? Mimozę, pizzę serową, pizzę salami pikantnym to wiadomo. Ja daję u siebie 5 plastów, 5 dookoła, jeden na środku. Tych takich okrągłych. 5 dookoła, jeden na środku. Szynka pieczarki zrobiliśmy. Zróbmy sobie teraz pizzę z mozzarella di bufala. Bardzo dobre. Tylko, że mamy piec elektryczny, dodamy ją nie na samym początku. Aha. Też od prawy dojście. I z jednej i z drugiej strony, żeby była, to też ma znaczenie. Dobra, się rozkręcamy tutaj. Spokojnie kręcimy. O, dobra. Ciasto było zawinięte trochę przy wyciąganiu i potem jak na to naciskamy, to ono już tak fajnie nie pójdzie. No to jest troszeczkę to utrudnieniem. Ale to, żeby donieść tam tutaj. O. Tu idzie trochę więcej sosu wtedy. Trochę oliwy. To na razie. Samo takie coś wrzucamy do pieca. Tą mozzarellę, całą kulkę dołożymy w trakcie pieczenia. Gdybyśmy ją dali na początku, ona by się rozlała. Ciasto za bardzo suche też nie może przebijać i lecimy. Soczyściutka, okay. Smaczniutka, o coś takiego i ta nadtopiona, lekko mozzarella di bufala. Kapeczka mniej sosu jednak będzie tu to bardziej smaczna. Gorgonzola? Gorgonzola, taleggio, mozzarella. Taką pizzę tak robiliśmy przedtem, czyli blaszka, ciasto rozwałkowane. To jest koncentrat, tak? Na koncentracie sos? Sos na bazie koncentratu, tak. Lecimy, co? Do pieca, ja tego chętnie spróbuję. A to taka będzie dla nas? Tak. No bo to spróbowania. Drodzy widzowie, kochani, jak widzicie, ta rewolucja przebiega naprawdę bardzo szybko, bardzo żwawo. Doświadczona ekipa. Jedyne, co tu trzeba było dać, to taką wiedzę, powiew świeżości, dobry produkt, nauczyć fajnego, nowego ciasta. Co, idzie naprawdę bardzo fajnie, także jestem po prostu naprawdę bardzo szczęśliwy. Już zobaczcie, tak wyglądała pizza do tej pory. Taki flatbreadzi, taka pościutkie ranciki. Kwicie dosyć obłożona. Pachnie to jak właśnie jak taka typowo polska kompozycja ze świeżymi, lokalnymi składnikami. Jakiś boczuś, jakiś właśnie taki sosik. Nie będę tutaj nic mówił, powiem
tylko tyle. Niech rewolucja żyje. Dobrze, że mamy tą rewolucję. Ale tak serio, jest to zjadliwe. To poprawnie wykonana polska pizza. Taka odmiana polskiej pizzy, spłoszczona polska pizza. Ma to na pewno swoich fanów. Ale jednak tak jak teraz te też degustujemy i próbujemy tych włoskich pizz, są to inne smaki. Moim zdaniem trochę lepsze. Tu jest to wszystko takie przyćmione tym takim tłustawym serem. Droga młodzieży, tak smakowała pizza w Polsce 20-25 lat temu. Na to mówiliśmy, że to jest włoska pizza. Możecie zobaczyć, taki relikt troszeczkę przeszłości, nie? No teraz zrobimy sobie jeszcze jedną bardzo ciekawą i smaczną rzecz. Jedna wersja tej pizzy, że jest spotykana, to jest na samej paście truflowej, ale my zaraz obok zrobimy sobie tak, jak wujo robi u siebie w lokalu. Połączenie włoskiej śmietany z pastą truflową, do tego oczywiście włoskie salami pikantne, mascarpone, troszeczkę mozzarella, jest naprawdę liga. Patrzcie na to. Tutaj dajemy sobie, ja już przygotowałem, jak robimy troszeczkę mniejsze pizze, możemy to salami wędrzycine też tak na pół sobie ciachnąć. To idzie salami wędrzycine po całości i dodatkowo mascarpone. To jest wszystko. Moim zdaniem nic tu więcej nie trzeba. Mamy tu wszystkie piękne smaki, aromaty. Jedyne co do pieca, a zaraz robimy drugą wersję. A jeżeli się zdarzyło takie coś, po prostu tylko już ściągnąć, zrobić ładny płaski klatuszek i jest okej. Okay. A jakbyście przyjaciele chcieli robić w tej wersji, co wujo robi u siebie w lokalu, to na całą jedną śmietanę dajemy dwie takie łyżki tego i to wszystko. Można dać troszeczkę mascarpone też dać. Mhm. A, poprawiłam. Kto ma ochotę na takie rarytasy, próbujemy. Bistro Użany, wujo tu był, naprawdę polecam. Mamy to dobre, naprawdę. A soczystość tego salami, mascarpone, mozzarella, wygarowane ciasto wyrośnięte. Nie trzeba nic więcej. Jak ekipa? Zadowoleni? Smaki nowe? Bardzo. No, dobre. Bardzo. Ja tylko o jedno proszę ze swojej strony, bo ja was polecę, pokażemy wszystko, co tu się działo i to wygląda dobrze, bo ja tu jestem. Ja tylko proszę, że jak ja pojadę, mnie tu nie będzie, żeby pilnować wyrastania ciasta, pilnować świeżości składników, coś, czego byśmy sami nie zjedli, wyrzucamy. To jest w porządku, więc na pewno z tym nie ma problemu. Wszystko świeże, dobre, fajne, będzie naprawdę dobrze. Ludzie to docenią. Druga wersja na śmietanie. Jak ci przyjacielu smakuje to? Smaka? Jeszcze to zaraz próbujesz, jeszcze coś innego próbujesz. Nie ciągnę. Czyli te trufle są wymieszane z włoską śmietaną. Dlaczego? Uważam, że jest bardzo smaczne. To co, koledzy sobie tutaj spróbowali pizzy i powiedzcie tak szczerze, nie bez słodzenia, jak wam ta pizza smakuje? No, szczerze, no jest bardzo dobra. 10. O. 10, no. No to dziękuję, piąteczka, bardzo miła. A co, próbowałeś się z truflami? Tak, z truflami. Tak, to z truflami bardziej mi smakowało niż tam. Co, z przyszłego tygodnia taka pizza będzie dostępna. Jest praktycznie to samo, co u wuja w Redzie, także będzie można spróbować sobie różnych fajnych kompozycji na włoskich składnikach, dobre włoskie ciasto. Czy co, lecimy, chcieliście po to, to robimy. Zapraszam, gdzie chcecie, tu? Kolejnej, do degustacji. Oj, słyszałem, że panowie coś jeszcze by powiedzieli o pizzy. Tak. Jestem dobrze. Bardzo ciekawy. Zamieniam się słuch, słucham. Jak kawał dobrej roboty. O, naprawdę czuję się jak właśnie. Tak? Przeniósł na Sycylię. Jest naprawdę mega czuć włoski klimat tutaj w tej pizzy. Fajny sosik jest. Pizza, tak jakby Madzia powiedziała, stoi, nie opada. Stoisz, ty no. Tak, to jest najważniejsze. Więc no jak najbardziej rekomenduję tą pizzę. Mi smakowała mega. Bardzo, bardzo miło słyszeć. Dziękuję za mi również, miłe miło słowa. Miło było smakować. Tak. Ja również. Salami chrupiące. Pasta truflowa, ani nie za dużo, ani nie za mało, super wyważone, bo przeważnie ludzie przesadzają. Pizzeria z tą pastą truflową, ja się nie chcę tego jeść, a tutaj jest super. Jak będzie, to na pewno przyjedziemy i będziemy. Oby tak właśnie utrzymali poziom, trzymali wszystko. Będziemy sprawdzać, tutaj regularnie będziemy przyjeżdżać. Jak coś będzie nie tak, panowie, piszcie do mnie, a tu wpadnę naprawdę. Zrobię porządki od razu, obiecuję. Jak z odniesieniem? No ogólnie, jako że mam bezpośrednie porównanie pizz, to jestem w stanie stwierdzić śmiało, że ta pierwsza jest... Ja nie chcę ich też porównywać pod tym względem, że lepsza, gorsza, tylko jest inna, bo w tej pierwszej, w tej dwójkach czuć, że rzeczywiście jest inaczej ryba, że jest palona w tym...
na tym kamieniu. To ciasto jest takie wypieczone, są te charakterystyczne bąbelki na skórce, jest fajnie wypieczone. Czuć też, że są inne składniki. Te składniki są bardziej takie zbliżone do tego rzeczywistego regionu, tego rzeczywistego klimatu. No, czuć Włochy, mają swój smak, tak, czuć rzeczywiście. Bo tam, jeżeli dobrze czułem, na szynka Parma, na tej drugiej, co teraz była świeża, szynka Parma to była mozzarella. A nie, tam była pancetta. Pancetta. Tak. Czuć było tą słoność charakterystyczną. Tak samo mozzarella była bardzo dobrej jakości. Było czuć po prostu, że jest na co innego. Tak. Tą pizzę mamy bezpośrednio do porównania. I mi się wydaje, że dzisiaj nie płacicie wtedy, nie? Zmiana na lepsze. Byłoby fajnie. Zobaczymy. Byłoby fajnie. Bardzo miło by słyszeć. Ślicznie dziękuję. Jest mi naprawdę bardzo miło.